Chcielibyśmy zacząć drugą już naszą dyskusję organizowaną przez Instytut Myśli Polskiej w Wilnie. Dzisiejszym tematem dyskusji wybraliśmy taki temat nawet bardzo dyskusyjny, gorący, też wywołujący dużo kontrowersje. Dotyczy to dokładnie ilustracji. Takim hasłem wywoławczym na naszej dyskusji będzie 20 lat blokowania ustawy ilustracyjnej na Litwie. Więc trzeba przyznać, że właśnie temat ilustracyjny jest tego swego rodzaju takim grzechem pierworodnym w naszym kraju, ponieważ dostaliśmy go w spadku jeszcze po byłym systemie i niestety przez wszystkie te blisko 30 lat niepodległości nie potrafiliśmy z nim sobie poradzić. Po prostu nie udało się nam przeprowadzić takiej powszechnej ilustracji na wzór tego, jak to zrobiły inne kraje z naszego regionu. Prelegentem do naszej dyskusji wybraliśmy bardzo dobrego znawcę tego tematu, który się zajmuje w sposób jako poseł na Sejm Republiki Litewskiej, w sposób profesjonalny tym tematem, więc witamy wśród nas posła na Sejm Republiki Litewskiej z ramienia Akcji Wyborczych Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin pana Zbigniewa Jedzińskiego, który dzisiaj właśnie nam właśnie przedstawi, przybliży ten temat właśnie tej od strony też parlamentarnej, od strony ustawodawczej. Bardzo miło będzie widziana też taka żywa dyskusja właśnie, więc jakby powstały jakieś pytania, w ogóle coś, co Państwa w sposób szczególny by zainteresowało, bardzo prosimy śmiało się zgłaszać i zadawać pytania. Zanim jednak udzielę głosu panu posłowi, to chciałbym takie wprowadzić krótkie, bardzo dosłownie takie wprowadzenie, taki ekskurs historyczny na temat właśnie ilustracji, jak sobie z tym problemem radzili nasi sąsiedzi. Więc tutaj w pierwszą kolej chyba wymieniłbym sytuację w NRD, czyli byłej Demokratycznej Republice, Niemieckiej Republice Demokratycznej, które, jak wiadomo, właśnie przed upadkiem muru berlińskiego była w tym systemie komunistycznym. Tam bardzo społeczeństwo było zindoktrynowane, działało bardzo, te służby tajne naprawdę były na bardzo wysokim poziomie. Ta Stasi uchodziła obok KGB za najbardziej taką profesjonalną służbę i taką bardzo brutalną. Więc społeczeństwo naprawdę było bardzo zindoktrynowane i zinfiltrowane przez służby właśnie specjalne. Więc po upadku Niemcy bardzo aktywnie wzięli się za problem właśnie byłych współpracowników Stasi. I już w 1990 roku powołali właśnie taki federalny urząd do spraw aktów właśnie archiw byłej Stasi, na którego czele stanął znany pastor, dysydent Joachim Gauck, i który ten urząd pełnił właśnie przez 10 lat. I trzeba przyznać, że pełnił bardzo go solidnie i wszystkie archiwa, tajne archiwa Stasi były bardzo skrupulatnie przebadane. Wystarczy przypomnieć, bo było to też w mediach, że wiadomo, jak i w każdym kraju, ci, którzy współpracowali, starali się niszczyć te dokumenty, więc ten urząd, na którego czele stał Gauck, potrafił nawet skleić już zniszczone dokumenty przez zniszczarkę, czyli takie paski, żeby otworzyć wszystkie tajne dokumenty, które właśnie Stasi sporządziła i za pomocą których właśnie infiltrowała społeczeństwo, właśnie miała swoich też tajnych agentów. I na przykład owocem właśnie tej działalności Gaucka i właśnie tej całej ustawy ilustracyjnej niemieckiej było to, że aż 70% sędziów, którzy działali właśnie w NRD, straciło swoją pracę. Po prostu uznano, że ich przeszłość nie licytuje z tym, żeby mogli pełnić ten zawód zaufania publicznego. Jeden z bardziej głośnych takich przypadków był też przypadek Georga Giziego. To był bardzo taki, nadal jest oczywiście politykiem, ale wtedy była taka wschodząca gwiazda lewicową właśnie na scenie ogólnoniemieckiej. Był w tej największej partii socjaldemokratycznej, socjalistów niemieckiej SPD. Do momentu, pokąd właśnie urząd Gaucka nie znalazł dokumentów potwierdzających, że był agentem Stasi. No i oczywiście potem jego kariera gwałtownie się zachwiała. Owszem, nadal jest w polityce, ale musiał opuścić tą SPD partię i teraz założył własną taką malutką, raczej skrajnie lewicową partyjkę,
Die Linke się nazywa. Więc widzimy, że ta ustawa ilustracyjna w przypadku Niemiec naprawdę zadziałała w taki sposób bardzo oczyszczający życie publiczne. Niemcy rozumieli też, że zaniedbanie tego tematu może bardzo negatywnie wpłynąć w ogóle na całe społeczeństwo i też, stwarzać określone zagrożenie dla funkcjonowania państwa, ponieważ byli agenci są zawsze w jakiś sposób, neurologiczni są po prostu, mogą być szantażowani i tak dalej. Więc w podobny sposób sprawa ilustracji rozwiązała również Czechy. Ten kraj właśnie w momencie odzyskiwania przez niepodległości właśnie działał w nim taki silny ruch decydencki, wiemy, przewodniczył mu Václav Havel, więc też właśnie wskutek tej właśnie silnej opozycyjnej strony ilustracja była powszechna, to, czyli Czesi też doszli do wniosku, że trzeba upublicznić nazwiska wszystkich byłych agentów, żeby po prostu ludzie wiedzieli, i owszem, oni prawa swoje jakieś tam zachowali, ale ludzie dokładnie wiedzieli, na kogo na przykład głosują, więc zostało to dokonane. Nie znaczy oczywiście to co mówimy, że w tych państwach i innych państwach nie było oporu przeciwko temu. Były oczywiście też argumenty, że właśnie te archiwa są niepełne, że w ogóle trzeba odciąć się od przeszłości. Tak, to słyszeliśmy, wiemy te argumenty. W Polsce na przykład to właśnie teraz już trzecie państwo, nasz sąsiad, próbujemy też tutaj przybliżyć. Tam z kolei przez dłuższy czas zaważyło na całej polityce polskiej, jeżeli mówimy właśnie o sprawie ilustracji, polityka premiera Tadeusza Mazowieckiego, ta słynna polityka grubej kreski, czyli pan premier, pierwszy niekomunistyczny polski premier uznał, że należy przeszłość oddzielić taką grubą kreskę, zapomnieć o wszystkim i zacząć budować nową przyszłość, nie wracając do przeszłości. Jednak okazało się to bardzo, bardzo taki, taki mylny, wręcz fatalny pomysł, ponieważ bardzo szybko wyszły na jaw mnóstwo różnych afer i politycznych, i gospodarczych, w tle których były tajne służby PRL-owskie, ich agenci. Jedna z najbardziej takich z tamtych czasów znana afera FOS. Fundusz ubezpieczenia zadłużenia zagranicznego, więc to są były ogromne pieniądze, które państwo polskie przydzielało właśnie, żeby za czasów PRL-owskich państwo było bardzo zadłużone, potem ten dług został zredukowany w jakiś sposób, ale reszta długu trzeba było zwrócić i polskie państwo po prostu sukcesywnie przydzielało pieniądze, żeby te pieniądze długi rozliczać. I właśnie potem się okazało, że właśnie brak ilustracji spowodował, że ten fundusz był zinfiltrowany przez byłych współpracowników polskich służb specjalnych, które po prostu ogromne sumy po prostu wykradły z budżetu polskiego państwa. Więc w końcu również i w Polsce były kilka prób właśnie przeprowadzenia ustawy ilustracyjnej. Były te przyjęte ustawy, ale zawsze jednak to były takie kroki połowiczne. Bardzo silny był taki opór też ze strony tak zwanej takiej liberalno-lewicowej opcji, która się nie zgadzała na takie rozwiązanie, uznając, że to jak tam takich argumentów używano, że to będzie polowanie na czarownicę, że to będzie bardzo skłócało społeczeństwo. Powiedzmy tak naprawdę można by powiedzieć, że ten opór spowodował, że bardzo wielka część tego establishmentu byłego PRL-owskiego po prostu bardzo udanie stało się beneficjentami w III Rzeczypospolitej, po prostu weszło w różne nieformalne układy i można powiedzieć, że często tak właśnie w sposób nieformalny ustawiało życie publiczne, polityczne w Polsce. Jednak ostatnie władze na przykład przyjęły jednak ustawę, że też wszystkie archiwa dostępne, tam oczywiście są różne archiwa, tam i wojskowe, i cywilne, mają być odtajnione i publicznie opublikowane nazwiska i jest to robione właśnie byłych współpracowników. To teraz jeszcze bardzo króciutko z Litwą. Sami to wszystko mniej więcej pamiętamy, przeżyliśmy to wszystko. Wiemy, że Litwa właśnie była, jeżeli mówimy o byłym Związek Radziecki, to takim właśnie
może, żeby tak użyję takiego słowa, miękkim podbrzuszem trochę w takiej powiedzmy narracji II wojny światowej, gdzie ten sajdyzm właśnie powodował, że no, taką potencjalne zagrożenie dla Polnego Związku Radzieckiego, więc też infiltracja agentami naszego życia publicznego była duża. Kiedyś gdzieś tam wyczytałem, że bardzo możliwe, że nawet około 100 tysięcy było współpracowników tajnych właśnie tego sowieckiego KGB. Oczywiście to byli na różnych szczeblach, jedni to po prostu zwyczajni tacy doniesiciele gdzieś tam zakładów, ale też byli oczywiście, bardzo dużo ich było wśród też dziennikarzy, również wśród inteligencji, którzy po prostu donosili, współpracowali z tajnymi służbami. Ja bym może tak odwołał się trochę do takiej osobistej dygresji, bo na początku lat 90. byłem studentem na Uniwersytecie Warszawskim i sobie jak dzisiaj przypominam, no wtedy to było takie ogromne poparcie też dla litewskiego sojuszu, wtedy po prostu polska inteligencja to była w sposób naturalny, życzyła dobrze dla Litwy, żeby Litwa się też uzyskała niepodległość, więc to taka ogromny był też entuzjazm, sobie przypominam właśnie, że wspierali właśnie te działania litewskiego sojuszu i był jako gość specjalny pewnego razu zaproszony na Uniwersytet właśnie prawa ręka Witoldasa Watzbergisa, Virginijus Čepaitis, więc mówił świetnie po polsku, poszedłem na te spotkania uniwersyteckie, więc pełna aula była, więc był bardzo taki fetowany, po prostu był przyjęty, ale też jako student widziałem, że on na Litwie właśnie był taki, prowadził właśnie taką skrajnie antypolską politykę, skrajnie antypolską narrację, więc też mu zadałem, znaczy w pewnym momencie mu zadałem pytanie właśnie na ten temat, zadałem właśnie też, był gorący temat Armii Krajowej i wtedy dopiero tak naprawdę spadły maski, powiedział, no musiał powiedzieć to, co, bo przecież nie mógł ukryć tego, co mówił na Litwie, to powiedział to samo w Polsce, więc natychmiast ta publiczność, no powiedzmy, bardzo tak czuło się to takie ochłodzenie, nawet kupanie nogami. Więc oczywiście wtedy nie wiedzieliśmy, że właśnie Čepaitis jest agentem KGB, który właśnie był w samej czołówce sojuszu. Więc taka krótka dygresja, myślę, że o wiele większą wiedzę, jeżeli chodzi o właśnie sprawy lustracji, o problemy z tym związane, ma nasz dzisiejszy prelegent. Więc myślę, że może tak w tytule wstępu może, panie pośle, w ogóle no, skąd wzięła się ta inicjatywa, żeby przeprowadzenie powszechnej lustracji, jaka pana zdaniem jest ta potrzeba, żeby właśnie i jakie są też argumenty, bo rozumiem, że tam w Sejmie rozcierają się różne opcje, ktoś popiera pana, no, aktywność, ktoś pewnie też temu się sprzeciwia.